Przekierowywanie portów. Jak skierować dane do odpowiedniego stanowiska w sieci wewnętrznej? Temat ten jest coraz bardziej popularny ze względu na to, iż coraz więcej osób korzysta z połączenia z internetem za pomocą routera. Oczywiście, gdy posiadamy więcej niż jeden komputer bądź chcemy mieć dostęp do internetu przez swojego smartfona, tablet, router jest niezbędny, lecz jak każdy medal ma on także dwie strony. Z jednej strony dostęp do internetu z wielu urządzeń na raz, z drugiej problemy z komunikacją, gdy na komputerze chcemy postawić na przykład serwer do jakiejkolwiek gry. Weźmy na przykład takiego Minecrafta bądź CS-a. Na pewno wielu z Was, nawet posiadacze wersji premium, próbowało stworzyć swój własny serwer. I już tu napotkamy pewien problem. Do tej pory program Hamachi bądź Tungle był niezbędny. Dlaczego? Ponieważ komputer osoby, która chciała połączyć się z naszym serwerem, wysyłał odpowiednie dane, lecz nasz router nie miał pojęcia, na jakie stanowisko te dane wysłać. Na tablet, komputer siostry, nasz. A więc komunikacja z serwerem była niemożliwa. Zobrazujmy to sobie tak. Sytuacja, gdy posiadamy modem, jest prosta. Ścieżka z sieci zewnętrznej, internetu, jest wyłącznie jedna, więc dane nie mają problemu z trafieniem na nasze stanowisko. Najpierw trafiają one na modem, a ten wysyła je nasz komputer. Innego wyjścia nie ma. Problem zaczyna się, gdy maszyn podłączonych do sieci jest więcej, a wszystkim nadzoruje nasz router. Załóżmy, że posiadamy 1, 2, 3 komputery podłączone do internetu. A, i jeszcze nasz telefon. Ktoś podłączony do internetu, załóżmy pewien warszawiak, wysyła na nasz adres dane, aby skontaktować się z naszym serwerem. Dane dochodzą do routera, lecz ten nie ma pojęcia, gdzie je przekazać, ponieważ adresowane są one wyłącznie na adres naszej sieci. To tak, jakbyśmy zaadresowali list, podając wyłącznie miasto. W wypadku sieci wyłącznie adres IP, do którego podpięte są wszystkie stanowiska. W wypadku listu potrzebujemy jeszcze nazwę ulicy i numer domu, prawda? A więc router niepoinformowany, gdzie dojść mają odebrane dane, traci je. Na który adres IP router ma skierować nasze dane? W tym pomogą nam porty, a dokładnie ich nakierowywanie. Załóżmy, że chcemy, aby nasz router skierował dane na nasz komputer. Co należy zrobić? Po pierwsze musimy sprawdzić, aby nasz adres IP w sieci domowej został niezmienny. Z każdym restartem komputera generuje się nam nowy adres, a tego nie chcemy. Potrzebujemy jeden, niezmienny. Gdy już uziemimy nasz adres, możemy zabrać się na nakierowywanie w jego stronę odpowiedniego portu. W przypadku serwera Minecrafta będzie to port 25565. Porty mogą być różne, a każda aplikacja korzysta z własnego. Ok, od tej pory wszystkie dane wysłane na adres 178.37.17.128 z uwzględnieniem portu 25565 trafią bezpośrednio na nasz komputer, ponieważ router będzie wiedział, gdzie je przekierować. Dobrze, tyle słowem wstępu, a teraz jak dokonać tego w praktyce. Ok, a teraz będzie troszeczkę mniej dziecinady, mniej obrazków, a więcej poważnych rzeczy. Pierwsze co robimy, musimy sprawdzić, jaki w tej chwili mamy przydzielony adres IP, bramę domyślną oraz maskę pod sieci. Robimy to przechodząc skrótem klawiszowym Windows plus R do okna uruchamiania, gdzie wpisujemy CMD. Dzięki temu przejdziemy do konsoli poleceń Windows. W konsoli wpisujemy ipconfig, dzięki czemu dostaniemy wykaz wszystkich najważniejszych rzeczy związanych z siecią naszego komputera. Kiedy wszystko mam na tacy, otwieramy centrum sieci udostępniania i przechodzimy do ustawień karty sieciowej, bądź kart, zależy kto ile ich ma. Kiedy przejdziemy, możemy mieć tak właściwie więcej kart. Prawdziwą fizyczną kartą jest połączenie lokalne korzystające z karty RAITEC. Przechodzimy do właściwości owej karty. Gdy przejdziemy do właściwości, musimy zjechać troszeczkę w dół, aby dojść do zakładki protokołu internetowego wersji 4, IP wersji 4. Przechodzimy w właściwości. Teraz będziemy używać własnego, niedomyślnego adresu IP, który wpiszemy ręcznie. Może być to właściwie dowolny adres IP, który zaczyna się od 192.168.1. Końcówka, czy ostatnie cyfry mogą być dowolne. Ważne, żeby nie przekraczały one liczby 255. Ale wiem, że 123 wejdzie jak najbardziej. A jest to adres bardzo łatwy do zapamiętania, więc polecam. Dalej z tabeli po lewej konsoli poleceń spisujemy maskę pod sieci, bądź skoczy ona automatycznie. To wszystko zależy od ustawień domyślnych systemu. I przepisujemy bramę domyślną. Wszystkie te rzeczy są bardzo ważne, dlatego proszę przepiszcie je dokładnie z konsoli poleceń, z polecenia ipconfig. Kiedy wszystko będzie gotowe, zatwierdzamy to, co powinniśmy zatwierdzić. Tak. Sprawdzamy, czy wszystko się zatwierdziło, czy nasze zmiany zostały wprowadzone. Jak widać, zostały. Nasze najnowsze IP to 192.168.1.123. To jest IP sieci wewnętrznej, czyli tego, co mamy od routera do naszego komputera.
Uruchamiamy jeszcze raz konsolę poleceń, wpisujemy ipconfig, aby sprawdzić, czy zmiany zostały dokonane w systemie. Jak widzimy, adres IP wersji 4 zmienił się. Jest on w tej chwili statyczny, nie będzie się zmieniał podczas restartu komputera i możemy zacząć spokojnie przekierowywać porty. Zrobiliśmy to tak naprawdę dlatego, gdyż gdyby adres się zmienił, a port był przekierowany, dajmy na to na 192.168.1.2, ten adres mógłby dostać inny komputer i dane mogłyby trafić do innego komputera, więc komunikacja z serwerem nie byłaby możliwa. OK, kolejnym bardzo ważnym krokiem jest przekierowanie portu na nasz statyczny adres IP, tak aby dane, które wysyłane są przez inny komputer na nasz adres z uwzględnieniem portu, docierały na nasz komputer do naszej aplikacji. Co robimy? Włączamy przeglądarkę, a w pole adresu wpisujemy adres IP 192.168.1.1 bądź http 192.168.1.1. Ten adres IP jest domyślnym adresem naszego routera. Nie jestem pewien, czy taki adres posiada każdy router. Model routera, na którym konfiguruję w tej chwili porty, znajdziecie w opisie. Do wejścia w konsolę administracji siecią potrzebne jest hasło oraz nazwa użytkownika. W domyśle jest to admin. Warstwa graficzna panelu konfiguracji może być różna, zależnie od modelu routera. U mnie wszystko dotyczące przekierowywania portu bądź portów znajduje się w zakładce aplikacji i gry. Po angielsku będzie to Application and Gaming. Jeśli nie macie spolszczonego interfejsu, wszystko znajdziecie pod tą zakładką. A więc co? No więc ukazuje nam się już na samym początku panel przekierowywania pojedynczego portu i na tym sumie się skupimy, ponieważ nie potrzebujemy ich większej grupy. Tworzymy nową zakładkę, nazywamy ją właściwie jak chcemy, to nie ma znaczenia, oraz podajemy port, który będzie nam potrzebny. W tym wypadku będzie to port 25565 i powtarzamy 25565, ponieważ wyznaczamy tylko jeden pojedynczy port. W zakładki wybierania wybieramy właściwości TCP. Oraz wpisujemy nasz statyczny adres IP, na który mają być przekierowywane dane wysłane przez ten port. Jest to 192.168.1.123. Powtarzam to już setny raz. Włączamy przekierowywanie pojedynczego portu i zapisujemy ustawienia. Sprawdzamy, czy wszystkie zmiany się dokonały. Z tego, co wynika, wszystko się dokonało. Możemy postawić serwer i sprawdzić, czy to wszystko działa. OK, wszystko, czego teraz potrzebujemy, to znajomość naszego zewnętrznego adresu IP, czyli tego, przez który bezpośrednio ktoś będzie mógł przesłać nam dane oraz my jemu. Możemy to sprawdzić w prosty sposób, przechodząc na stronę twojeip.wp.pl. To jest jedna z przykładowych stron i na pewno nie jest jedyną, tych stron jest mnóstwo. Teraz co, stawiamy serwer do Minecrafta bądź do jakiejkolwiek gry, pod którą skonfigurowaliśmy porty. Serwer się stawia, a teraz sprawdźmy, czy wszystko działa w praniu. Dodajemy nowy serwer, nazywamy go jak chcemy. To już jest kwestia gustu i kwestia aplikacji, której używamy. Wpisujemy nasze zewnętrzne IP i uwzględniamy port 25565 w tym przypadku. Dodajemy serwer oraz wchodzimy na niego. Jak widzicie, wszystko działa. Tak jest, wszystko działa. Podając nasz adres IP wraz z uwzględnionym portem, tak naprawdę każdy może do nas dołączyć, każdy może z nami zagrać, nie używając Hamachi oraz Tungle. Może to zostać użyte w razie na przykład, gdy serwery Mojangu padną, bądź po prostu użytkownik nie posiada wersji non-premium, a chcielibyśmy z nim pograć. Dziękuję bardzo za uwagę. Z tej strony mówił JBFC. W sumie to tyle. Nie będę wam zabierał cennego czasu. Dziękuję, jeśli komukolwiek ten poradnik się przydał. Byłbym wdzięczny, gdybyś dodał ten materiał do ulubionych oraz zasubskrybował mój kanał, aby dostać więcej tego typu materiałów. O, dobra, jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę. Cześć!